Uwaga, witajcie przyjaciele. Słuchajcie, mam dla was bardzo ważny komunikat. W tym momencie ten kraj szykuje się do jakiegoś ważnego wyboru. Zbliżają się wybory. Każdy ma wybór. Każdy tu w tym kraju ma wolny wybór. Każdy chce podjąć mądry wybór. Tak? Każdy chce podjąć mądry wybór. Ale ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że ja zrobiłam najważniejszy, najmądrzejszy, najlepszy wybór w swoim życiu. I te wybory, które są w tym kraju, mnie nie obchodzą, bo ja już postawiłam na zwycięzcę, na króla królów, na zwycięzcę. I ten zwycięzca to niezwykły człowiek. Ten zwycięzca to nie dać pustej obietnicy. Ten zwycięzca nie naobiecuje ci głupot, a potem cię okłamie. Ten zwycięzca nie nałoży na ciebie nowych podatków. Nie nałoży na ciebie żadnego ciężaru. Ten zwycięzca mnie uwolnił i ma na imię Jezus Chrystus. Więc dzisiaj skieruj swoje serce na jedynego zwycięzcę, na jedyną moc, która cię może uwolnić. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do wolności. Nie żaden prezydent, nie żadne wybory. Bądź mądrym człowiekiem, bądź mądrym człowiekiem i wybierz Jezusa Chrystusa, bo to jest najważniejsza decyzja w twoim życiu. To jest decyzja na życie albo śmierć. Na życie albo śmierć. Już dziś zawołaj do Boga i powiedz, chcę być mądry. Chcę wybrać mądrze. Wybieram żywego Boga.